dzieci, które chcą wyjść poza ramy szkolnych ław. Rozmawiamy o możliwości pozyskiwania środków. To zostaliśmy zaproszeni do współpracy. Tym razem to jest to 500 plus 11. Możemy Was na początek zaprosić do Galerii Sztuki Niehandlowej. W Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach gościliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, którzy uczestniczą w Dziecięcym Uniwersytecie. Niby oblicze to jest nasza twarz, tak? Ładne masz lico, czyli masz ładną twarz, ale tytuły, zobaczcie, są raczej związane z czymś, co jest z wewnątrz. Jesteśmy z wizytą u Państwa w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach w ramach wyjścia dzieci w ramach Uniwersytetu Dziecięcego. Zawody, które Wy dzisiaj poznacie, animatora. Animatora kultury, animatora teatralnego na przykład. Jest to projekt, który powstał przy Szkole Podstawowej nr 1, który zrzesza dzieci, które chcą wyjść poza ramy szkolnych ław i uczyć się od fachowców zdobywania wiedzy, umiejętności, takich, których nie da rady nauczyć się w szkolnej ławce. Pokazaliśmy im salę widowiskową, pokazaliśmy pomieszczenie, obejrzeli wystawę, jaką teraz mamy i przeprowadziliśmy krótkie warsztaty teatralne. Kurtyna oddziela scenę od widowni, jest to jakaś oczywiście ruchoma, bo ta kurtyna jest po to, żeby się zasłoniła i odsłoniła wtedy, kiedy trzeba, ale jest to taka jakby czwarta ściana w teatrze. Są szafy, w których są kostiumy. Tam każdy ciuch, który aktor ubiera na siebie i wychodzi w nim na scenę, to może być zwyczajna bluza, taka jak ty masz z kapturem na przykład, ale w momencie wyjścia na scenę to już jest kostium, to już nie jest zwyczajna bluza. Odwiedzili też nasze studio, w którym kręcimy Kurier Kowarski i Arkę Karkonoszy i też nagrali się w kilku fajnych wypowiedziach. Mam na imię Oliwia, mam 13 lat i moje hobby to jest śpiewanie i uczenie się grać na gitarze. Jestem Bartosz, mam 13 lat, moje hobby to rysowanie i strzelectwo. Chciałbym dołączyć do służb specjalnych. Cześć, nazywam się Natalka, mam 13 lat i w przyszłości chciałabym robić coś, co mnie satysfakcjonuje. Lubię czytać książki i śpiewać. Cześć, nazywam się Julka, też mam 13 lat. Moim głównym zainteresowaniem jest siatkówka i sport. W przyszłości chciałabym się w tym kierunku rozwijać, lecz jak się nie uda, to prawdopodobnie służby wojskowe. Co najbardziej Ci się podobało? Myślę, że gdy Pani Agnieszka opowiadała nam o scenie i ogólnie o teatrze. Kiedyś bardzo chciałam być aktorką, jednak teraz nie wiążę z tym za bardzo żadnej przyszłości. Myślałam bardzo o medycynie, żeby zostać lekarzem. A w teatrze? Dramat. Brawo. Brawo. Bierzemy głęboki oddech i to powietrze kierujemy tu, do brzucha. Czujecie? I teraz trzymamy chwilę to powietrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A, E, O, U. 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 W zawodzie to bym chciała zostać na przykład siatkarką albo chciałabym jeździć konno. Potrafię nawet zagotować spaghetti, potrafię gotować. Robiłam rosół, prawie go spaliłam. Ja jestem za tym, żeby tak od czasu do czasu na przykład znaleźć sobie jakiś wierszyk, tekst poetycki i tak go przeczytać. Pukam do siebie. Dobijam się? Nikt. Dzwonię? Nic. Gdzie ja jestem? Gdzie się podziewam? Uwielbiam pociągi, chcę być maszynistą i youtuberem i lubię być jakby przez kogoś oglądany w takim sensie jak youtuberzy, no. I lubię tłumaczyć fabuły gier. A jak będziesz chciał prowadzić kanał, to o czym on będzie? No, może trochę o komentowaniu jakichś paradokumentów, ale raczej też bardziej o grach. Pukam do siebie, nikogo. Dobijam się, nic. Dzwonię, nic. Gdzie ja jestem? Gdzie się podziewam? Yo! Jak się bawicie w Moku dzisiaj? No, wybitnie jest. Jest świetnie, fajne zajęcia. Teatralne, teraz medialne. Fajna zabawa. Myślicie już o swoich profesjach? Tak. Tak, my już myśleliśmy od niedawnego czasu, że razem idziemy na wojsko. Idziemy na wojska. Chciałbym dołączyć do marynarki wojennej, bo mnie interesuje wojsko, morze. Bardzo lubię grać Fortnite z kolegami najczęściej. Bardzo lubię pieczarki, to mega fajna rzecz. Dlatego mnie nazywają Nocny Marek, Kówco Pieczarek. Dobijam się. Nikt. Dzwonię. Nic! 3, 2, 1.
Tak się składa, że jestem dzisiaj w terenie też tutaj właśnie w Kowarach, gdzie rozmawiamy o różnych problemach lokalnych. Rozmawiamy o możliwości pozyskiwania środków finansowych z budżetu państwa, przede wszystkim na remont mieszkań komunalnych, socjalnych. W najbliższym czasie pani burmistrz złoży projekty do ministerstwa i liczymy na to, że te środki tutaj do Kowar zostaną przekazane, bo jak widzimy po powodzi są one bardzo potrzebne. Wiemy, że są potrzebne środki na doprowadzenie do poprzedniego stanu użytkowania dróg, mostów, mostków, które należą do prywatnych, do mieszkańców. Ich rekonstrukcja nie została uwzględniona w tej ustawie powodziowej. Będę zabiegał o to, aby przy najbliższej zmianie tej ustawy również tego typu inwestycje zostały uwzględnione. Takie spotkania jak dzisiaj tutaj na miejscu bardzo często pokazują, że są jeszcze obszary, których my być może z Warszawy czy z Wrocławia nawet nie widzimy. Ilu mieszkań komunalnych brakuje w Kowarach obecnie? Na terenie Kowar potrzebowalibyśmy w ogóle około 100 mieszkań typowo komunalnych, które by spowodowały, że trochę młodych ludzi dostałoby mieszkania, mogliby zakładać rodziny i sytuacja takiego małego miasteczka jak Kowary na pewno by się poprawiła. We wszystkich gminach związkowych stwierdziliśmy ubytek mieszkańców. W tej chwili jest taka tendencja w całej Europie, że mniejsze miejscowości się wyludniają i jest tendencja przemieszczania się społeczeństwa do dużych miejscowości. Dlaczego? Bo życie jest prostsze, ponieważ infrastruktura znajduje się w jednym miejscu, to życie jest tańsze, łatwiej znaleźć pracę, łatwiej znaleźć miejsce do mieszkania, aczkolwiek te mieszkania są bardzo drogie. I my teraz jako Lewica, idąc do wyborów rok temu, obiecywaliśmy budowę mieszkań na tani wynajem. Mieszkanie jest najważniejszym powodem wyjazdu młodych ludzi z terenu. Gdyby około 100 mieszkań komunalnych się pojawiło w Kowarach, to myślę, że wstrzymalibyśmy proces zmniejszania miasta. Budujemy przez TBS-y 42 mieszkania TBS-owskie, komunalne z udziałem miasta, ale to jest za mało. Kolejne 42 jakby się pojawiły, to by była rewelacja. Na dzień dzisiejszy nie mamy takiej możliwości, bo Ministerstwo Mieszkalnictwa dopłaca do 80%, jeżeli to są niepowodziowe mieszkania. Będziemy z takim wnioskiem występować, ale będziemy też występować z wnioskiem powodziowym, bo chcielibyśmy zrobić mieszkania komunalne w budynku Wareńskiego 8. I to jest etap w tej chwili przygotowywania dokumentacji i właśnie tu dzięki pomocy pana posła mieliśmy możliwość przegadania sprawy z Ministerstwem Mieszkalnictwa. My w tej chwili, panie pośle, budujemy mieszkania chronione na Ogrodowej 37, mamy na Leśnej 12, mamy na Zamkowej zabezpieczone, czyli my jako miasto jesteśmy przygotowani pod różnego rodzaju zdarzenia losowe. Tutaj pani burmistrz wspomniała o TBS-ach. TBS-y są mieszkaniami bardzo dobrymi, ale tam jest jeden wielki problem. Mianowicie trzeba mieć wkład własny, który niejednokrotnie jest taką blokadą dla ludzi młodych. Trudno jest im zgromadzić 50 czy nawet 100 tysięcy złotych na wkład własny. W związku z tym my już mamy wstępny projekt budżetu i zabezpieczyliśmy w budżecie na przyszły rok kwotę 4,5 miliarda złotych na budowę mieszkań na tani wynajem. Czyli to są mieszkania socjalne i mieszkania komunalne. Jest bardzo duża partycypacja budżetu państwa, tak jak pani burmistrz wspomniała, 80%, czasami 85% będą to środki państwa. I myśmy wyszli z takiego założenia, że budżet finansuje, natomiast samorząd buduje, wprowadzając jako wkład własny swoje grunty. Jest miesiąc październik, miesiącem różowej wstążki. My mamy ogromną wystawę amazonek, bo jest dużo kobiet bardzo chorych. Chciałbym zachęcić wszystkie panie do tego, aby właśnie taką profilaktykę zawsze stosowały. Ja mam żonę i dorastającą córkę, już 17-letnią, które pilnują tego typu rzeczy i regularnie się badają, także to jest bardzo ważne, bo rak piersi wykryty na wczesnym etapie, on jest całkowicie wyleczalny, także
Bardzo dziękuję pani burmistrz, że tutaj jest to tak bardzo, bardzo promowane. Ideą lokalnego partnerstwa jest zaproszenie przede wszystkim partnerów do współpracy, nie tylko partnerów samorządowych, tak jak miasto Kowary, nie tylko instytucjonalnych jak biblioteka czy lokalna grupa działania, ale również organizacje pozarządowe i przede wszystkim samych zainteresowanych, czyli młodzież. I do tego partnerstwa zaprosiliśmy przede wszystkim młodych ludzi, żeby ich zapytać i zbadać ich potrzeby, razem z nimi zastanowić się, co tak naprawdę jest im potrzebne, żeby dorośli nie wymyślali za nich, co oni chcą. Ich potrzeby odbiegają od tego, co nam się wydaje. Czyli im tak naprawdę z tego, co wyszło, potrzebne jest miejsce, w którym mogą się spotkać, gdzie nie muszą za to płacić, za herbatę czy kawę w restauracji czy w kawiarni. Nie w domu prywatnym, ale w takiej przestrzeni wspólnej, którą oni będą mogli sami urządzić, sami zdecydować o tym, jak to będzie wyglądało. To zostaliśmy zaproszeni do współpracy jako Młodzież Kowarska. Potrzebujemy swojego miejsca, no i tutaj organizujemy miejsce młodzieżowe. Gdzie będzie to miejsce? Miejsce będzie w Domu Kultury. To będzie ogólnie takie miejsce dla młodzieży, gdzie będziemy się mogli spotykać po szkole, jak na przykład w domu nie ma czasu albo jest bałagan i nikomu się nie chce posprzątać. To jest takie miejsce, żeby zaprosić koleżankę, sobie zrobić herbatkę, pogadać, poplotkować, poczytać książkę. I posprzątać. I posprzątać. W tym miejscu, poza tym, że będą mogli się po prostu spotkać, wypić herbatę, odrobić lekcje, to będzie możliwość przeprowadzenia różnego rodzaju spotkań, warsztatów, ale takich, które oni ostatecznie zdecydują. No i ogólnie fajnie, bo my to sami będziemy rządzić, więc Giga Essa. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, z programu Lokalne Partnerstwa PAF, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w wysokości 80 tysięcy. Nie jest to wielka kwota, ale jednak jest to kwota, która po prostu zmienia wszystko, dlatego że po prostu musimy pozyskać dodatkowe środki, musimy zaangażować wolontariuszy, musimy my wszyscy się zaangażować. Będzie to, wydaje mi się, że bardzo dobrze miejsce zorganizowane przez nas. Mamy teraz bardzo dużo pomysłów. Nam bardzo zależy na tym, żeby zaktywizować młodzież, żeby dać im miejsce, w którym będą czuli się bezpiecznie. Cieszymy się bardzo, bo młodzież bardzo entuzjastycznie podeszła do tematu i wspólnie chcą planować przestrzeń, którą dajemy im do dyspozycji. Szanowni Państwo, po raz 12 już zapraszam Państwa na wernisaż wystawy 500+. Tym razem to jest to 500+11. 22 listopada o godzinie 17 tutaj w Galerii Wystawowej MOK w Kowarach. Pierwszą wystawę zorganizowaliśmy na 500-lecie Kowar, stąd nazwa 500+. Wymyślił tę wystawę Jerzy Jakubów i Krysia Konieczna nas mocno w tym wsparła. Zapraszam na wystawę wraz z Krysią Konieczną, której już wśród nas nie ma, ale jest z nami duchem. Ta wystawa, która będzie trwała do końca roku, jest poświęcona jej pamięci. Krysiu, pani zaprosi też. Kogo to dzisiaj będę zapraszać, jak już wszyscy... Może ktoś jeszcze w domu coś ma? Tak? To się wytnie coś tam, nie? Nic się nie wytnie. Także po raz 12 zapraszamy serdecznie. Jest to bardzo fajna tradycja, która za każdym razem ściąga kilkudziesięciu kowarskich twórców. Jeżeli tworzycie coś, niekoniecznie jesteście zawodowcami, możecie być amatorami albo w ogóle coś czasami sobie stworzycie, przynieście, pokażcie. Mogą to być różne rzeczy, rzeźby, malarstwo, techniki mieszane, cokolwiek tworzycie, przynieście, zrobimy sobie wystawę, razem będziemy rozmawiać o tym, podziwiać swoje prace. Zapraszamy serdecznie, pracę przyjmujemy do 15 listopada, wernisaż 22 listopada, zapraszamy serdecznie. Jeżeli jeszcze nie możecie sami przynieść lub przywieźć pracy, zadzwońcie, przyjedziemy po pracy i ją tutaj dostarczymy domowi.